Ziemi Świętokrzyskiej i naszego miasta Kielce. Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał. To ewangeliczne przesłanie żyje we wspólnocie Kościoła Chrystusowego od 2000 lat. Mimo niepokojów, zawieruch, prześladowań i różnych doświadczeń, wciąż Kościół, a więc cała nasza wspólnota ludzi wierzących, wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. On jest Jezusem zmartwychwstałym. To właśnie zmartwychwstanie jest szczytem wydarzeń zbawczych i wskazuje nam na ogrom Bożej miłości, jaką Bóg w Jezusie Chrystusie ofiarował światu. Życzę wszystkim, aby niedziela zmartwychwstania Pańskiego była tym czasem łaski, źródłem naszego zanurzenia się w prawdzie, że Bóg żyje, że w świecie nie jesteśmy sami, mimo różnych doświadczeń, czasem nawet i przykrych, bolesnych czy niespodziewanych. Ale warto przywołać tu piękne słowa Ojca Świętego Franciszka z adhortacji poświęconej Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus Patronce Misji. Jeśli ufamy i wierzymy, że jesteśmy w kochających rękach Ojca, to niezależnie od tego, co wydarzy się w naszym życiu, spełni się na nas plan Jego Bożej miłości. Życzę właśnie, aby ta miłość, którą Bóg nam daje w Jezusie Chrystusie, otuliła was wszystkich, dała prawdę waszym słowom, ociepliła miłość, aby była wierna, a przede wszystkim, aby ta miłość sprawiła, że będziemy zdolni do pokoju pośród nas, wśród nas, a przede wszystkim, że nasze serca napełnimy pokojem, bo przecież wieczór wielkanocny, Pan Jezus przychodząc do wieczernika, zalęknionym apostołom powiedział: pokój wam. I tym pokojem dzielmy się, pełni radości i nadziei. Alleluja. Jezus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał.